Minecraft od PC Kamsu wersji. Aha, to jest tu. Siemano, tutaj Macie Gameplay, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Minecraft od Klasyka do Full wersji. Wtedy był odcinek 50. 50 wersji było z nami, teraz mamy 51. O której Minecraft tak zaczął się zmieniać, że przez wielu został znienawidzony. Tak powiem. Nie wiem, może to ta magiczna liczba 50 właśnie to zmieniła. Ponieważ dzisiaj mamy wersję beta 1.8. Ta wersja ukazała się 14 września 2011 roku, jednak nie ukazała się tak oficjalnie, że tak powiem, ponieważ od razu została zastąpiona betą 1.8.1. Od razu widzimy, że taką zmianę, jaką jest tutaj, to znaczy zupełnie inne menu. Tak, to była to wyjątkowość tego. No i jeszcze zmieniło się logo, którego niestety nie mogłem nagrać. No i tak, w multiplayerze pojawiła się lista serwerów, nie pokażę, bo nie chcę dawać IP, nie chcę mi się cenzurować. W opcjach pojawił się FOV, który wam potem pokażę. Video settings, jasność, Advanced OpenGL, nie, to już by nawet wcześniej był, ale to są te właśnie dwie zmiany najważniejsze. Nowe opcje w sterowaniu, pick bloki, na pewno się pojawiły. Czy coś jeszcze takiego ciekawego się pojawiło? Nie pamiętam list players, czy się ustawiało. Ale dobra, jak włazimy tutaj i zrobimy Create New World, to możemy wybrać sobie nowy tryb gry, czyli Creative. Zróbmy sobie coś o... Creative. Albo dobra, od klasyka w skrócie zrobimy. I zrobiło się tak, że More World Options. Tu mogliśmy wsadzić sobie seeda. Generate Structures, World Type, Normal Twin. Niestety nie możemy sobie wybrać jeszcze. Generate Structures, czyli wioski, podziemia, etc. Ale na razie się cofniemy, włazimy na nasz świat. To trochę się tu zmieniło. Jesteśmy na naszym głównym nowym świecie. Tak, to jest to. Tadam, tadam. I właściwie pomyślałem, Maciek, dlaczego jesteś taki mądry, żeby tutaj prowadzić trawę? Tutaj, właśnie teraz sobie przypomniałem. Po co tu prowadzić trawę, skoro i tak tu będzie pole? Bo właśnie sam teraz tego nie wiem. Tutaj jest zejście do kopalni. Shit, trzeba odstawić. Tak. Gra na jasności, największej jasności, ale tu sobie weźmiemy normal. Ale zobaczcie, to jest maksymalny FOV, czyli Quake Pro. Tak, można było grać, to było takie... Można to było sobie zmienić, nawet fajna rzecz. Jasność też jest dobra. Ja zawsze gram na najjaśniejsze, żeby wszystko widzieć. Okej. 1.8 według mnie jest tą wersją, która się najwięcej zmieniło, no i tak też jest normalnie. Także tutaj się nie ma co kłócić. Na 1.8 się najwięcej zmieniło. Dobra, zrobimy sobie tutaj, powiedzmy, zaczątek pola. Już zaczątek pola tak naprawdę jest, ale tu zaczniemy robić normalne pole. Dobra, wejdźmy, zobaczmy, czy coś nam tu łazi. Tutaj zrobimy sobie małą farmę kaktusów. O, jak widzicie, tutaj jest zaczątek. Sobie tu wystrzelimy. Pach, pach, pach. To na razie nie będziemy sadzili. Właśnie będziemy sadzili na samym dole. Co się zmieniło? Jak naciśniemy F3, to się tutaj dużo zmieniło, ponieważ nie widzimy agi mobów, co teraz trochę się smucę, ponieważ no trudniej będzie znaleźć jaskinie. No ale trudno się mówi. Światło by się przydało. More light. Bo widzicie, zniknęły mi nasionka. Szkoda. Właśnie mówiłem, że mamy seeda mapy. Ten seed niestety jest jeszcze z wersji InfDev, także sorry Gregory. Tutaj, tak będę teraz przeskakiwał, bo będzie taki dziwny odcinek. Tutaj, co będzie tutaj? O, tu będzie pole. Te, już jest świnka. I z tego co wiem, to na tej wersji już powinny zwierzęta reagować na Wita. Ale zaraz zobaczymy, gdzie jest ten kurczak. O, się nie boleści, chodź tu. No nie reagują, jeszcze nie da się ich rozmnażać. Jeszcze nie ta wersja. Kurczak, nie szalej mi tu, wyłaź. Dobra.
potraktujemy cię ostro. No, wyszedł. Na razie to otoczymy tutaj, żeby nic nam tu nie wlazło. Okej. I zasypiemy od razu. Dobra, wracajmy. Mam multiple options, to powiedziałem. Dynie i arbusy zyskały swoje nasiona. Co to znaczy? To znaczy, że możemy robić już farmę arbusów, farmę dyń i to wszystko. O! Widzicie Endermana. Jej! Pierwszy Enderman na tym świecie, zaliczony. Tak, ale do mobów troszkę później. Już się gubię. Pasek głodu się pojawił, widzicie? I to będzie teraz nasza zmora. Pasek głodu. Jak widzicie, także od tej wersji można było sprintować. Dodano dwa nowe pokarmy, że tak to nazwę. Kurczaka i bawsztyka oba można było upiec, przy czym kurczak nieupieczony zabierał nam, mógł nas zatruć. O. Dobra, tu załatane, tutaj też możemy załatać. Czekajcie, bo ja się gubię na tej kartce. Normalnie to mam jedną stronę kartki max zapisaną i to nawet nie całą, a teraz mam prawie dwie strony zapisane całe. Tak, wejdziemy w achievementy, które chyba się już zapisują. No. To mamy nowy ten Sniper Duel. Jest to nowy achievement, w którym musimy zastrzelić szkieleta z odległości 50 kratek, co jest nie lada wyczynem, ale da rady. Nowa animacja jedzenia, oczywiście wszystkiego co jest możliwe, każde jedzenie możemy teraz zestakować oraz zeżreć. Animacja trwa 1,6 sekundy. No i teraz musimy sobie coś upiec. Co dzisiaj będziemy chcieli, co w ogóle będę chciał dzisiaj w tym odcinku zrobić oprócz paplania o tym, czym gadam, nie? Otóż chciałbym poznajdować zwierzątka już, chociaż nie, jak zobaczyłem, że nie da się ich po tego wybrać, to raczej nie. Tutaj zrobimy składzik sobie. A, kolejna rzecz, skrzynia. Skrzynia ma nowy wygląd, jest mniejsza troszkę i ma animację otwierania. Czy jak teraz wam to pokazać? O, teraz było widać, nie? Okej. Okay. Sprint to powiedziałem, nowe strzelanie z łuku, właśnie. Pokazam. Wtedy się strzelało, pach, 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 leciało. A teraz można naciągać całe. Pęk. Dobra. Można blokować. To znaczy, bierzemy miecz i blokujemy. Tylko, że to jest praktycznie nieprzydatne. Blokujemy tylko strzały. Więc sorry. To nie jest zbytnio przydatne. Powiedzieliście, żebym tu zrobił kuchnię, reli. Teoretycznie, no, można by było zrobić. Mgłę nie włącza się już przez F3. Co to się włączało? Przez F. Teraz trzeba nacisnąć F i F3. Chyba, że to nie działa, ale tak powinno być. Ale jakoś nie działa. Nie ma dźwięku na jedzenie jeszcze. Nowe biomy się pojawiły, słuchajcie. Ocean, rzeka. O, Endermani już działają. O, zombie. Hello. Kolejną rzeczą jest to, że zombie już nie upuszczało piórek. Zombie upuszczało zgniłe mięsko. No i kolejna rzecz, pasek ekstra. Au. Tak, i inny dźwięk expa. Zupełnie nie pamiętam go, ale okej. Okay. Takie... Góry, bagna, rzeka, ocean. To są te cztery główne biomy, które się pojawiły. Ocean zastąpił tak zwane odległe lądy. Były to takie biomy, które były bardzo fantastyczne. Niestety nigdy ich nie widziałem i według mnie trudno będzie je znaleźć. Wow. No, ponieważ no, one były naprawdę bardzo, bardzo, bardzo daleko od naszego spawnu. Jak to było opisane? Że kilka godzin trzeba by było nieustannie iść po linii prostej, żeby te biomy znaleźć. A ja jestem leniwy i po prostu bym czegoś takiego nie zrobił. Okej. Okay. To schowamy. Dodano pnącza. Właśnie. Skoro już coś powiedziałem o villageach, czyli o wioskach i o... Tutaj już widzicie już to, jak to wygląda. Powiedziałem o wioskach, o twierdzach i tak dalej. No to musiały się pojawić nowe bloki, nowe moby i tak dalej. Nowymi blokami były kamienne cegły i przeróżne rzeczy z nimi związane. Kraty. Pojawiły się naturalne pajęczyny, ponieważ pojawiły się opuszczone kopalnie. Pojawiły się
Także wąwozy, o tym nie powiedziałem. Pojawiły się wąwozy. Wiecie co? Dzisiaj wejdziemy do jaskini. Mam jakąś taką chęć, żeby tam wejść. Hehehe. Tu. Okej. Okay. Sprawdźmy, to rośnie. Rośnij w mordę. Czekam na ciebie. Hop. Okej, wleźliśmy. No i serduszka nam się regenerują, jeżeli mamy pełen pasek zdrowia. Znaczy, pełen pasek głodu, że tak powiem. Co jeszcze mam powiedzieć? Kurczę, dużo tego było. Pojawiły się trzy nowe moby. Enderman, którego już dzisiaj widzieliście. Rybik cukrowy. Jest to takie wkurzające stworzenie, które pojawia się, jeżeli rozwalimy taki kamień jak właśnie Silverfish Stone. Jest to, wygląda on normalnie jak kamień, lecz rozwala się o niebo wolniej. Dzięki czemu no, możemy łatwo rozpoznać, dlaczego to jest tak, a nie inaczej. Tu coś jest? Dzień dobry. Chyba nie. Pojawił się także pająk jaskiniowy, który nas zatruwa i to jest chyba najbardziej znienawidzony mob w grze, ponieważ nas zatruwa. Jak do tej wersji, według mnie. No i Endermani też, to nowa rzecz. Enderman oczywiście opuszczał perłę Endermana, dzięki której mogliśmy się tepać. Tylko że nie wiem, czy na tej wersji jeszcze już dało się tepać. Wtedy była jeszcze potem wersja pre-beta 1.8, pre-beta 1.8.2, które będą w kolejnych odcinkach. Dobra, dalej. Jeżeli, jak zawsze teraz, jak romnęliśmy jakiegoś świniaka czy coś, no to po prostu on... walnąłeś, nie. Kij mnie to obchodzi. Wal dalej. Teraz, jeżeli go grzmotniemy mieczem bądź czymkolwiek innym, to zaczyna on uciekać przez pewien czas. No i się po prostu nas boi. Co jest nową rzeczą? No, już powiedziałem, że zombie zamiast piórek daje nam jakże wspaniałe zgniłe mięso, które nam, oczywiście nam się do wszystkiego przyda, bo to jest przydana rzecz. Hop. Dzień dobry. Wow! Już się robi armor. Chodźmy. Jej. Mogą mnie otoczyć w mordę, jeśli niedobrze. Się muszę doładować. Wow! Co, wiem, że to co jakiś czas się regeneruje, to regenerują te serduszka, no ale bez przesady. Przespiesz trochę. Dalej, żebym mógł czytać z kartki. Schody kamienne. To już potem pokażę w trybie creative, do którego się potem przełączymy. I stworzymy sobie. Kolejną rzeczą jest to, że księżyc zaczął świecić. Ojej, ej! Wiem, co zrobię. Przekopiemy się tu. Zobaczycie. Tu jest dziad. Skubany. Won. Żyje jeszcze? Nie, nie żyje, bo dymek poszedł. O właśnie, jak się zabije, to taki dymek wylatuje z naszego przeciwnika, moba. I tak dalej. Pojawiły się wielkie grzyby. O, parkour, miło. Co to są wielkie grzyby? To jest nowe zastosowanie mączki kostnej. To znaczy, jeżeli postawimy sobie grzybka zwykłego, czy to muchomor, czy to zwykły grzybek, nieważne, walniemy w niego mączką kostną, to wtedy... O, hodowla grzybków. I redstone. Jaki to poziom jest? 25. Really? Czy tu zleźliśmy? To zrobi się taki wielki grzyb. Potem wam to pokażę. Pojawiło się pasek XP na razie tylko do pierwszego levela, ale jak oglądaliście pierwszą serię, w ogóle Rusz się kwadracie, to zapewne zauważyliście, że potem się od razu przerobił na drugi level, także warto to zbierać. Trzeba będzie gdzieś sobie, kurczę, zrobić hodowlę grzybków. Mamy redstone, a będziemy mogli różne, przeróżne mechanizmy zrobić. Walcz, że w domu mamy dwa staki, ale okej. Okay. Co jeszcze się pojawiło? Pojawiło się... Co? A, nowy wygląd Mossy Stone'a. To chciałem powiedzieć. Animacja otwierania skrzyni, to mówiłem. Płytki naciskowe można było kłaść na... tych... słupkach. No i dodano jeszcze furtkę. God damn, nie mam miejsca. Dajcie crafting. Zrobimy sobie coś jeszcze. Co na to zużyć? Łopatę bym zużył do końca może. Albo piasek postawił po prostu. O.
czy teraz zobaczymy, czy coś się jeszcze takiego zmieniło, bo kurczę, jest tego trochę tu. Nie chciałbym niczego pominąć. Jeżeli coś się pojawiło, to także jeszcze w kolejnych wersjach. No i oczywiście cały czas... Wow! Moje ulubione miejsce. Jeżeli coś się pojawiło, no to zacząłem domyśleć właśnie o Endzie, zrobiono twierdzę, jednak nie można było się jeszcze do niego przenosić. Bo go nie było. No, zejdźmy niżej. Wkopmy się. Klimaty ruszy w kwadracie, ech. To, co lubię najbardziej. Pronk. No i great. Złoto. Cieszmy się. Bez mobów nudno. Pamiętam ten odcinek hardkorowego kwadrata. No i zaraz doświadczymy niezłej fali zombiaków i tego wszystkiego. No, już widzicie, niczego nie ma. A, golda nie zo... Jajko? Dobra, z głowy. Mamy wiaderko, dobra. Tak, ze skiniami z... na jaskinie z siekierą. Lapis... Przydałby się, kurczę. Teraz co zostawić? No i kurczę, nie wiem, po jakiego minecarta wziąłem. Tu możemy zrobić sobie chlebek. Jeden, co potem zeżremy. Ale mam miejsce, kurczę. Sobie wykopiemy. Dobrze, to są te zmiany. Natomiast jakie u mnie zmiany? No zmiany te co wam pokazałem, na razie tylko zagrodę dla zwierzątek zrobiłem. I to jest jedna zmiana taka poważna. Co tu jest w mordy kolejnej skinie? Really? Nie, na razie idę tam do lawy. No ludzie, tak po prostu, znowu coś trzeba zostawić. Co by tu zostawić? No ludzie, pomyślcie. Tego nie zostawię, tu bym zrobił coś. Łopatę. Zużyta i tak jest. Tutaj trzeba powoli przejść. Won. No właśnie. Nie lubię takich niespodzianek. To by się opyliło, weź po wodę. Weźmy sobie drugą łopatę. Bo też będziemy kończyć nie wiadomo ile. Lala. Ulala, NLA. Dobra, piosenka na dziś, bo się zacząłem rozgadywać o tym. Piosenka na dziś. Kurczę, miałem pomysł na coś. Miałem pomysł i mi wypadł z głowy. Zaraz wam wymyślę. Nie, zacząłem śpiewać Ulala, NLA i Slade'ów, ale to nie chciałbym, żeby to była piosenka na dziś, bo chyba nawet o tym kiedyś mówiłem. Że nie chciałbym się powtarzać. Kurczę, ale golda. Cieszmy się. O, dobra. Co ty mówiłem? Pewnie nie mówiłem, a jak mówiłem, no to trudno. Tutaj akurat. Co powiem, a kurczę, może być powtórka. Kiedy... Geezer Butler opuścił Black Sabbath. O, już pewnie, znowu Black Sabbath. Dobra, trudno. Powiem wam o tym. Kiedy Geezer Butler opuścił Black Sabbath, w Black Sabbath z jakichś rodowitych członków, tak powiem, Black Sabbath pozostał tylko Tony Iommi. Biedny Tony sam został chyba swe losu. No ale... I on powiedział, rezygnujemy z Black Sabbath, Black Sabbath to już nie istnieje tak naprawdę, chce nagrać swój solowy album. No i zrobił to. Jednak marketing całej... Ci, co się opiekowali Black Sabbath, powiedzieli, nie. Ty nagrasz płytę jako Black Sabbath, ponieważ no to się na pewno sprzeda. No i niestety trzeba było nagrać, ale Tony Iommi walczył do końca, żeby jednak to Black Sabbath nie było. No i w końcu zgodził się na nazwę taką jak... Alert Stone. Nie, to nie była nazwa Alert Stone. Zgodził się na nazwę Black Sabbath featuring Tony Iommi, co według mnie jest w ogóle... To brzmi tak jakby... Tony Iommi nigdy nie był Black Sabbath. To jest troszkę dziwne, według mnie, według was pewnie też. No ale trudno, stało się stało. No i dzisiaj chciałbym wam polecić drugi track z tej płyty, którą oni wydali. W 1985 roku była to płyta Seven Star. No i muszę powiedzieć, że nawet im się to udało. Jeżeli chodzi o Black Sabbath, to porażka, natomiast jeżeli chodzi o
zwyczajną płytę, to naprawdę bardzo, bardzo fajna. Jest to płyta właśnie Seven Star. I drugi track to jest No Stranger to Love. Do tej piosenki był teledysk. Śpiewał tam Glenn Hughes, znany z Deep Purple. Genialny wokalista. Piosenka naprawdę bardzo się udało im. Naprawdę bardzo mi się podoba. I tak naprawdę ta piosenka tworzyła mi cały album Seven Star, ponieważ jakoś mnie do niego nie ciągnęła. No kurde, no. Jeden track mi się podobał wcześniej. Ten. In for the Kill. Jest to taka piosenka. Czuję to... Kurczę, coś znowu musimy wyrzucić. Wiecie co? Chyba sobie zrobię skrzynkę. Tu zapiszemy kordy. I od teraz tutaj będzie skrzyneczka. Bo po prostu nie chce mi się wracać na górę. A też bym chętnie pozostawił niektóre rzeczy. To. Pach. Chlebuś weźmiemy. No i teraz możemy iść. Mamy skrzyneczkę. Możemy iść dalej. Także polecam wam track No Stranger to Love, bardzo fajna piosenka. Oczywiście ostrzegam, że to nie jest taka zwykła piosenka Black Sabbath, taka ciężka, tylko taka spokojna bardzo. Ale naprawdę ma swój klimat i za to po prostu lubię tą piosenkę, no komory. Też się przydadzą. Do zupki między innymi. Who is the night? Nowhere to go. Czegoś tak. I'm no stranger to love. Looking on the streets. I'm no stranger to love. I'm a stranger in your heart. Naprawdę bardzo fajną piosenkę polecam. Ona mi tak rozwaliła mózg, że po prostu jednego dnia potrafiłem przez cały dzień słuchać innej piosenki. Na serio. Wow. Lava. Mr. Lava. To jest znowu bogactwa i słyszę szkielety. Czyli może być troszkę niemiło. Kopmy. Lapisa. Kamienia. Lapis lazuli. Kamień lazury. Po polsku, bo to jest łacina. Jakby ktoś się nie skapnął. Chociaż ci młodsi moi widzowie zapewne nie wiedzą, co to znaczy lapis lazuli. To jest po łacinie kamień lazuretu. Maciek edukuje, nie ma. Oh damn. Coś mi tam łazi po głowie. Strasznie. Strasznie mi coś łazi po głowie. Ale dobra. Wracamy się. Ale z żelazem się nie chce kopać. Tan-taran-tan-tan. Ta-dam. No i nie ma. Lepiej wiem. Pach, zgasło. Zgasło światło. La-la-la-la-la. Zaraz trzeba będzie pochodnie zrobić, bo inaczej będzie cienko. I'm no stranger to love. No patrzcie, teraz znowu powiedziałem o tej piosence i cały czas mi łazi po głowie. Wow, lava. I just can't get away. Wreszcie jak to wykopać. O, tu się dopiero zaczyna lava. Tu jesteś. Ha! Takie rozegranie. A, teraz możemy redstone'a wykopać. Ups. Okej. No i bezpiecznie. Widzicie, tak się patentuje. Tak się myśli. Coś tu jest ciekawego. Tam jest jeszcze ten redstone, którego nie wykopałem. Tu jest redstone. Hoppa hoppa. Zobaczcie, że teraz w ogóle mi nie spada pasek głodu. Nie wiem, czym to jest spowodowane. Może dlatego, że nie biegam, między innymi. Pamiętam, jak... Na czym ja zaczynałem grać? Na hardzie chyba zaczynałem grać wtedy. A, no i jeszcze nie mówiłem o tym, ale pewnie już tego to zauważyliście, że wrócił napis Minecraft Beta 1.8. To by się pojawił. Dobra, teraz to jeszcze. Kopu. Co byście chcieli w kolejnym odcinku?
O, w kolejnym odcinku, teraz wam tego nie pokażę, ale w kolejnym odcinku posiedzimy sobie troszkę na Creative, ok? Bo tutaj już nie chcę jakoś bardzo łączyć. Zaczniemy właśnie od tworzenia świata na Creative. Zaczniemy się bawić. I wybudujemy coś, nie wiem co. Ale coś wybuduje. Tum, 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 tum. Pochodnie się skończyły. Liczę na diament. Te. Powiedziałem liczę na diament i mam. Weźcie mnie, nie trolujcie ludzie. Dobra. Żeby mi tutaj nagle lawa nie wyprysła. Właśnie. Tu nie ma. Tu już jest. A teraz trzeba się jakoś po to... O, tu mi wodzia wleci. Bingo. Tutaj się mi zrobiła, kurczę... wiecie co? Ja tutaj to zahamuję. To jest delikatny proceder, że tak się wyrażę. Maciek szpanuje słowami. Nie, na serio. To jest delikatna sprawa. Przydałoby się oświetlenie. Ale Maciek oczywiście wungiel zostawił, bo po co komu wungiel? No po co? Ups. Weźmiemy sobie... Wyłaź stąd. Trochę już łażę. W jaskiniach, także zaraz pewnie skończymy odcinek. Wykopiemy diament i w następnym odcinku pójdziemy dalej. O! To będzie dobry pomysł. Zwłaszcza, że no... Tak coś czuję, że to trochę za długo trwa. No i... Teraz weź to jakoś... Tu jest chyba kamień, z tego co widzę. Nie, tu jest też lawa. Ale dobra, to możemy już wykopać. Zrobimy tak. Dawaj! A, umiejętności. O, i git. I teraz jest git. 3 diaksy na kilof. Będziemy mogli sobie przenieść portal. No słuchajcie, tutaj, w tym miejscu, o tutaj. A, nadal jest tylko widok z tyłu, szkoda. No to bardzo się z wami serdecznie żegnam, widzimy się w kolejnym odcinku, bajo. Jak to mówi, o tutaj, siema. Nara.